Szymon, pewnie były obawy przed tym meczem. Ty nie pamiętasz tego, co się działo w Lechu rok temu po porażce w Grudziądzu. Tutaj sytuacja podobna, no i chyba ten wynik to najlepsza odtrutka na to, co się w ostatnich tygodniach z Lechem działo. Tak, szczególnie druga połowa. Może cieszyliśmy 4 bramki w pierwszej i nie funkcjonowało wszystko tak, jak trzeba. Powiedzieliśmy sobie parę ostrych słów w szatni i druga połowa, jak widać, zagraliśmy skutecznie przede wszystkim i myślę, że satysfakcjonujący wynik. Ja też widziałem, że w drugiej połowie zagraliście zdecydowanie wyżej, zdecydowanie ofensywnie, no i to też znalazło przełożenie na wynik. Na pewno więcej dokładności było i więcej ruchu, dlatego tyle sytuacji stworzyliśmy. Twój mecz też, dla siebie ten mecz też o tyle ważny, no bo strzeliłeś bramkę, pierwszą bramkę dla Lecha, no i też po indywidualnej ładnej akcji. Tak, bramka cieszy. Cieszę się, że udało mi się w końcu strzelić, aczkolwiek wracam powoli do dyspozycji, ale najważniejsze jest to, że dzisiaj wygraliśmy i byliśmy drużyną. Tak sobie myślę, że chyba w przerwie nie spodziewałeś się, że będziesz w tym meczu wyjmował piłkę z bramki aż 4 razy. No na pewno. Nic na to nie wskazywało, bo zagraliśmy dobrą pierwszą połowę. Nie wiem, w drugiej coś pękło i przegraliśmy 4-0. No słabo to wyglądało w drugiej połowie i stąd w konsekwencji straciliśmy 4 bramki. Znaczy chyba ten przełom, ta pierwsza bramka, jak już pierwsza wpadła, to już te kolejne wpadały. Ile chyba się grało łatwiej, a wam też pewnie już też no, grało się gorzej, no bo ta strata bramki pewnie was trochę też podcięła wam skrzydła. No, na pewno wiadomo jak gra się Lechowi, jak przyjeżdża na boisko do Termaliki i do takich drużyn z niższej ligi. Wiadomo, presja kibiców w Lechu jest dosyć duża, żeby szczególnie z takimi drużynami wygrywać, gdzie jest 0-0. Ciężko się gra, ale ta pierwsza bramka dodała skrzydeł Lechowi, nam podcięła i niestety no, skończyło się, jak się skończyło. Puchar jest już dla was rozdziałem zamkniętym. Będziecie szturmować Ekstraklasę, tak jak tutaj w Nieciecz, żeby miało to miejsce w ubiegłym sezonie? No na pewno naszym celem na ten sezon jest awans do Ekstraklasy i chcemy ten cel osiągnąć. Zapytam jeszcze na koniec, czy to spotkanie było w jakikolwiek sposób dla ciebie ważne, szczególne, wyjątkowe? Miałeś coś komuś do udowodnienia? Chciałeś grać, czy grałeś z jakąś podwójną determinacją? Znaczy na pewno serce troszeczkę bardziej zabiło, bo wiadomo, spędziłem w Lechu 3 lata i tutaj na pewno jakiś sentyment do tego klubu zostaje i tutaj nie chciałem nikomu nic udowodnić, chciałem zagrać dobre zawody, dobry mecz i tutaj dobrze się pokazać. Tak do przerwy, kiedy było 0-0, to gdzieś w pamięci te obrazki z Grudziądza pomału przychodziły do głowy, czy nie? Nie, jeszcze chyba nie, ale rzeczywiście do przerwy jakoś tam specjalnie się nam nie układało. W drugiej połowie po strzeleniu pierwszej bramki grało nam się zdecydowanie łatwiej i to, czego efektem jest strzelenie kolejnych i wygranie wysoko tego spotkania. Też to twoje wejście było może momentem nie jakimś bardzo przełomowym, ale na pewno bardzo potrzebnym w tym spotkaniu. O tyle ciekawe, że rozstrzygnęły się te dwie pierwsze bramki twoją słabszą nogą. Tak, ale chyba przez to, że kontuzjowano. Ostatnio miałem lewą i pewnie dużo więcej pracuje się wtedy tą nogą słabszą. Pewnie się ją poprawia, no i rzeczywiście asysta i bramka. No ale cieszę się, że moje wejście pomogło drużynie dzisiaj, że wygraliśmy mecz, który powinniśmy wygrać. Także wracamy z takim celem, jaki sobie założyliśmy. Zwycięstwo daje lekki oddech przed ligą? Nie, myślę, że puchar zupełnie jest to coś innego. Już trzeba o nim zapomnieć. Kolejny mecz pucharowy za jakiś czas, a ważniejsza w tym momencie jest teraz Wisła Kraków. Dzięki. Powstrzymaj się, proszę.